Aleksander Wierzyński, witam Państwa w programie o referendum. 15 października, kiedy pójdziemy do komisji wyborczych, otrzymamy tam trzy dokumenty. Listę kandydatów do Sejmu, listę kandydatów do Senatu oraz pytania referendalne i będziemy mogli na nie odpowiedzieć, tak bądź nie. Paweł Piekarczyk, Bart Matematyk, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dwa z czterech pytań chciałem Cię zapytać bliżej. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? To jest bariera, sama budowa. To raptem na naszych oczach wszystko się działo, bo temat się pojawił dwa lata temu podczas ataku w 2021 roku migrantów sprowadzanych przez Łukaszenkę na polską granicę. Wtedy cała opozycja mówiła głosem właśnie białoruskiej propagandy, wyklinając polski rząd, obrażając polskich żołnierzy. Tam, no, wszyscy pamiętamy, bariera powstała i dzisiaj jest taka opowieść, że ona nie działa, że jest z aluminium. Poważni ludzie mówią, że zostało to zbudowane po taniości z aluminium, dlatego można to rękami niemalże rozerwać i przechodzą przez to ludzie. Jana Szostak, pani, która była kandydatką Koalicji Obywatelskiej, zwolenniczka aborcji, bardzo ostra, została skreślona z listy prawdopodobnie za tekst czy wypowiedź o tym, że trzeba tą barierę rozebrać, a metal dać rolnikom okolicznym i będą wiedzieli, co z tym zrobić. Skąd to się bierze, Pawle? Znaczy, myślę, że twierdzenie, że po taniości to z aluminium, z głupoty, bo aluminium jest dużo droższe od stali. Ale to się bierze z pewnego rodzaju ideologicznego zaślepienia i z zaszczepionej wcześniej nienawiści. Nienawiści do wszystkiego, co europejskie w gruncie rzeczy, bo z nienawiści do wszystkiego, skąd pochodzi Europa, czyli do chrześcijaństwa, do Pana Boga, do jakby tego dobra, które płynie z tej strony. I ponieważ no, przez kilkaset lat nie udało się tego zniszczyć, to w tej chwili się niszczy, próbuje niszczyć chrześcijańskie korzenie Europy, używając do tego sprowadzanych imigrantów. Mówi się o kobietach i dzieciach. Na żadnym z filmików, czy z Lampedusy, czy skądkolwiek nie widziałem ani kobiet, ani dzieci. Widziałem natomiast rozwrzeszczanych i agresywnych mężczyzn w sile wieku, którzy zgubili wszystkie dokumenty z wyjątkiem telefonów komórkowych. No i cały czas jakby nie ma możliwości, żeby usłyszeć o tym wszystkim prawdy, nie ma jak ich sprawdzić. Jakby dzieje się jakaś nieprawdopodobna schizofrenia, dlatego że w Europie, w cywilizowanym świecie nielegalne przekraczanie granicy jest przestępstwem. Są przejścia graniczne, na których każdemu się gwarantuje, żeby jeżeli się na nich zgłosi i poprosi o azyl, to się będzie rozpoczęta procedura. Z drugiej strony mówi się również o przymusowych relokacjach, a jakby skądinąd wiadomo, że powszechna deklaracja praw człowieka ONZ mówi wyraźnie, że przymusowe przesiedlenia ludności są zbrodnią przeciwko ludzkości. Po II wojnie światowej to zostało wprowadzone. I w ogóle tutaj nie ma żadnego problemu, że ci ludzie, którzy nie chcą do Polski, będą do tej Polski relokowani i będą tutaj, nie wiem, trzymani siłą czy cokolwiek. No to się wszystko jakby nie mieści w głowie. To jest wszystko pokręcone tak bardzo, że trudno jest coś powiedzieć. Zresztą no, to jest tak, że przymusowa relokacja, to znaczy ja nie słyszałem, żeby Niemcy kiedyś zrobili coś, co im się nie opłacało. To znaczy, jeżeli w jakikolwiek sposób ci ludzie, których by relokowano z Niemiec do Polski się Niemcom mogli opłacać, to by tam pozostali. My dostaniemy tych, o których oni wiedzą, znaczy tych najgorszych, że tak powiem. To znaczy nie będą to, tak jak się mówi, lekarze, inżynierowie i
i pediatrzy, tylko to będą dokładnie ci, z którymi Niemcy mieli najwięcej kłopotów, bo oni się wybiorą tych do relokacji akurat do Polski. Akurat kwestia migracji, widzimy teraz obrazki z przed 2 lat, kiedy to Polska się postawiła. Byliśmy jednym z niewielu krajów, które tak zdecydowanie odpowiedziały się przeciwko masowej migracji, mimo że ci ludzie szli do Niemiec, przecież nie do nas. A oni też nie rozumieli, dlaczego my ich nie chcemy przepuszczać, a dlatego, że to nie Łukaszenka i Putin będą tutaj politykę migracyjną do Polski ustanawiać. Najważniejsze jednak jest to, że w Polsce znaleźli się ludzie, którzy a. wspierali tych migrantów, dalej są, b. chcieli zniszczyć zasieki na granicy, nawet był proces i zostali uniewinnieni, c. wreszcie no, współpracują z propagandą, ze służbami wrogiego państwa i nie ponoszą za to żadnej konsekwencji, ani nawet pod wpływem faktów, które wszyscy widzimy, nie zmieniają swojej narracji. Skąd ta zaciekłość? Ta zaciekłość, ja nie rozumiem tej zaciekłości. Nie potrafię powiedzieć, skąd ona jest. Potrafię powiedzieć tylko tyle, że państwo możecie tej zaciekłości postawić tamę. To znaczy, jeżeli referendum będzie wiążące, jeżeli w referendum większość głosujących opowie się za utrzymaniem bariery i za wstrzymaniem, za niezgodzeniem się na politykę migracyjną Unii Europejskiej polegającą na obowiązkowych relokacjach, to tej polityki nie będzie. Bo wbrew pozorom to ma ogromną, państwa głos ma w tym miejscu ogromną moc. Ma moc zatrzymania tego szaleństwa. Natomiast i stąd być może ta wściekłość, że oni sobie z tego zdają sprawę, że państwo tę moc mają i próbują wam tę moc odebrać. Tak to wygląda w tej chwili. Państwo powinniście pójść na to, idąc do wyborów, powinniście wziąć kartę referendalną, zagłosować zgodnie z sumieniem. Ja będę głosował 4 razy nie w tych wszystkich pytaniach. Natomiast jakby państwo możecie mówię, głosować z własnym sumieniem. Ja mimo, że rekomenduję głosowanie 4 razy nie, no to wyobrażam sobie, że ktoś może uważać inaczej. Tym niemniej pomysł, żeby odbierać sobie możliwość głosu w referendum, żeby odbierać sobie tą najsilniejszą delegację demokratyczną, bezpośredniej demokracji, bezpośredniego głosowania, no to naprawdę jest już jakaś aberracja. To nie jest zdrowe. Kolejne pytanie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? I tutaj jest jawne złamanie traktatów, jawna kpina z suwerenności państw członkowskich, jawne narzucanie czegoś, co w przyszłości ma się stać państwem europejskim, czyli biurokracją, która zarządza tymi masami na kontynencie, ale te masy już niewiele mają do powiedzenia. Mogą sobie tam wybrać prezydenta miasta, który będzie zdecydował, czy posadzić bratki, czy pekunie, czy na... Nie, przepraszam, petunie. Pekunie to się bierze. Zbiera, dokładnie. Pekunie non olet, ale chodzi o petunie na miejskim klombie, ale już niewiele więcej nie będzie mógł decydować, na przykład jakie są, nie wiem, z jaką prędkością wolno przejechać przez ten rynek. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z tworzeniem nowego państwa europejskiego. Jego elementem jest decydowanie o tym, kto w tym państwie mieszka. Polityka relokacyjna Unii Europejskiej, no zawetowana, jeżeli tak się uda, przez polskie społeczeństwo, może pójść do kosza. I to jest wielki problem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałeś, a ja mówiłem przed chwilą, że to jest kpina z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przymusowe przesiedlenie ludności definiuje jako zbrodnie przeciwko ludzkości. I my za to, że nie chcemy przyłożyć się do tej zbrodni, mamy być karani, jesteśmy odsądzani od czci i wiary. No naprawdę trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tego, jak to wygląda.
I rzeczywiście to tak jest, że państwo macie moc zatrzymania tego szaleństwa. Państwo macie, tak jak Trybunał Konstytucyjny mógł orzec w Polsce, nie wiem, absolutną wyższość prawa polskiego nad europejskim. I przecież przypomnijcie sobie państwo, jakie było wycie, jaki był wrzask, kiedy Trybunał Konstytucyjny nad tym obradował, kiedy orzekał, dlatego że to wbrew pozorom jest gigantyczna, jest ogromna zapora, jest to bardzo silne narzędzie zatrzymania tego szaleństwa, które nie będzie mogło być zignorowane, jeżeli państwo zdecydujecie się pójść, zagłosować, namówicie swoich znajomych i jeżeli połowa głosujących będzie wrzucić kartę referendalną do. Można sobie, jakby czytając ten projekt rozporządzenia o migracji, tam jest taki element, że państwo, przez który delikwent przeszedł, czyli na przykład jeżeli przejdzie przez Słowację, czy tam Litwę, przez Polskę do Niemiec, no to Niemcy mają prawo go do Polski wysłać, a Polska ma się nim, że powiem, zaopiekować. Jeśli odmówi, ma zapłacić 22 tysiące euro, no właśnie Niemcom. A jeśli nie odmówi, to musi go tutaj przyjąć. No więc najprawdopodobniej europejscy biurokraci chcą, żebyśmy zbudowali jakieś obozy, z których ci ludzie nie będą mogli uciec, więc będą musiały być otoczone płotem, psami, może jakimś prądem. Po prostu będzie to wszystko wyglądało jak obóz koncentracyjny, a wtedy mamy gwarancję, że liberalna prasa będzie tu przyjeżdżać i na cały świat będą szły obrazki, jak Polska się źle obchodzi z biednymi migrantami. No to jest prawda. To znaczy Niemcy mają w swoim kodzie genetycznym trzymanie ludzi w obozach koncentracyjnych z psami i drutami, Polacy nie. I to jest jakby taka sytuacja, którą naprawdę najbezpieczniej jest zatrzymać, którą najbezpieczniej jest się na nią nie zgodzić, bo jeszcze raz powtarzam, to jest jakby ci ludzie, jeżeli przyjeżdżają do Europy, to przyjeżdżają, to ich przyjazd jest obarczony grzechem pierworodnym przestępczego przekroczenia granicy. Przypomnijcie sobie, przecież miliony Polaków wyjechały nawet za, powiedzmy, powojennego życia Polski, wyjechały z Polski i czy ktoś z nich wyjechał do, nie wiem, Ameryki, Australii, Szwecji, Niemiec, Austrii, Francji przez zieloną granicę, lżąc, niszcząc zapory i niszcząc i lżąc strażników granicznych? Nikt. Gdyby ktoś coś takiego zrobił, poszedłby do więzienia i został zwrócony tutaj i w ogóle nikt by nie chciał z nim gadać, nikt nie chciałby go bronić. A w tej chwili tym ludziom, którym rozumiem, że trzeba pomóc, rozumiem, że ich nędza tam na miejscu, gdzie mieszkają, wynika również z tego, że byli pod koloniami, byli eksploatowani. Jest taka teza, nie dawano ja się z nią nie do końca zgadzam, bo to jest taka nowoczesna, lewicowa teza mówiąca, że kraje zachodnie są bogate, bo eksploatowały kolonie. No, eksploatowały kolonie, ale to jest zupełnie inna dyskusja. Rzeczywiście jest kwestia prawa azylowego, prawa migracyjnego. W końcu po coś mamy ambasady w tych krajach, prawda? Jak ktoś chce przyjechać do Polski, niech się zgłosi do ambasady, pokaże, jakie ma dokumenty i tutaj na pewno będą chętni pracodawcy, którzy go zatrudnią, a nie przechodzi przez granicę. Dokładnie. Jakby i to proszę pamiętać, że to jest jakby wszystko obarczone tym grzechem pierworodnym przestępstwa nielegalnego przekroczenia granic. I warto sobie zdać sprawę z poziomu i z wielkości tej paranoi i warto sobie w związku z tym, warto temu dać odpór. Po prostu warto pójść, zagłosować, nie zgodzić się na to. Może warto jeszcze powiedzieć, bo nam się kończy czas, Pawle, że się sprzeciwiamy również takiemu systemowi, w którym korzyści czerpią przemytnicy, ci, którzy ich odbierają. Przecież niemiecki rząd finansuje łodzie, które, czy statki, które przewożą tych tak zwanych emigrantów z brzegu praktycznie Libii czy Północnej Afryki do Włoch. No i wiemy też, że są to ogromne kwoty, ogromne zyski i w jakiś sposób
ci przemytnicy znajdują argumenty, które przemawiają do chociażby europejskich urzędników, żeby tego wszystkiego nie zakończyć. Bo to jest od początku do końca sprzeczne z prawem i to na wielu poziomach i od początku do końca łatwe do zatrzymania przez wyłapanie tych, którzy to organizują i ukaranie tych, którzy z tego korzystają. No bo sam fakt, że ktoś zebrał 4-5 tysięcy euro na zapłatę przemytnikowi, nie skutkuje tym, że może tu przyjechać i dostać od nas zasiłek. No właśnie. To jest kolejny aspekt. To znaczy to, że jakby przyjmując ich, jakby godząc się na to, my tuczymy te gangi. My finansujemy tą absolutnie przestępczą i całkowicie zbrodniczą działalność. I naprawdę jakby możecie państwo to zatrzymać. Tu stawiamy kropkę. Paweł Piekarczyk, matematyk, bard. Państwo znacie przecież piosenki Pawła Piekarczyka. Nieustannie namawiamy do słuchania. Był naszym gościem. Kłaniamy się pięknie. Do widzenia państwu. A państwa zachęcam do udziału w referendum. 4 pytania. Ja przynajmniej na wszystkie 4 odpowiem nie.